W imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia zapraszam na spotkanie ze Starym Ratuszem, czyli rzecz o wrocławskim samorządzie. Ratusz to dom rady. W architekturze oznacza budynek, najczęściej z wieloma ozdobnymi salami, które służyły do obrad radnym. Wrocław posiada dwa ratusze, Stary Ratusz i Nowy Ratusz. Oba ratusze znajdują się w centrum miasta, na rynku. W okresie przynależności Wrocławia do książąt piastowskich wójt był przedstawicielem księcia, a ława pomagała mu sprawować urząd. Kiedy Wrocław od XIV wieku znalazł się w koronie czeskiej, to król czeski wyznaczył starostę najpierw czeskiego do sprawowania władzy w mieście. W późniejszym okresie to radzie powierzono sprawowanie funkcji starosty. Rada miejska powoli zdobywała niezależność od władzy królewskiej. Początek panowania Habsburgów to czas reformacji. Rada Miejska, którą wówczas kierowali światli ludzie, skutecznie prowadziła samodzielną politykę, a stosunki z Habsburgami układały się, z małymi wyjątkami, raczej poprawnie. Czas kontrreformacji skomplikował stosunki władcy z Radą Miasta Wrocławia, która akcentowała nadal w mieście swoją rangę oraz podkreślała istnienie Republiki Patrycjuszy. Przejście Śląska pod panowanie Prus spowodowało w mieście kres samorządności. Pierwsza wzmianka o organizacjach samorządowych naszego miasta pojawia się w dokumencie z roku 1266, gdzie podanych jest 5 rajców i wymienione są ich imiona. Skład Rady Miasta na przełomie wieków zmieniał się. Do rajców dołączano ławników. Według prawa magdeburskiego, a na takim lokowano nasze miasto, rajcy i ławnicy tworzący Radę Miasta musieli być ludźmi, między innymi mądrymi, dobrymi, lat zupełnych, czyli minimum 25, w mieście osiedleni, średniego stanu, w słowach i w uczynkach stali. W środę popielcową tajnie wybierano radę. Najpierw wybierali tajnie mieszczanie, a potem kolegium, po czym nowo wybranej radzie wszyscy składali hołd w wielkiej sali ratusza wrocławskiego. Natomiast nowo wybrana rada składała przysięgę do lat 30. XIV wieku przed księciem, w późniejszym okresie przed ustępującym kolegium. Tekst przysięgi z 1344 roku zobowiązywał Radę m.in. do wierności królowi, strzeżenia prawa, chwały i pożytku miasta oraz do zarządzania ludnością biedną i bogatą. Na koniec przysięgi padały słowa: tak mi dopomóż Bóg i święci. Pierwotnie Rada obradowała w jednej z rynkowych kamienic pod numerem 30. Aż do XVII wieku tę kamienicę nazywano Starym Ratuszem. Posiedzenia Rady w obecnym ratuszu odbywały się od Wielkanocy do Świętego Michała. Obrady rozpoczynały się mszą świętą. Na początku w katedrze wrocławskiej, w późniejszym okresie kaplicy w ratuszu. Radni swoją pracę rozpoczynali w okresie letnim o godzinie 7, w okresie zimowym pół godziny później. W Izbie Rady członkowie zajmowali miejsca w hierarchicznie ustalonym porządku. Na podium znajdował się stół, przy którym zasiadało 8 rajców. Na wyróżnionym krześle zasiadał senior Rady. Warto podkreślić, że w różnych latach liczba rajców dochodziła nawet do 32 osób. Po stronie północnej, na ławie dłuższej, zasiadali młodsi ławnicy.
po stronie wschodniej zasiadali ławnicy starsi, w tym dwóch członków cechu. Rada miasta swoje obowiązki wykonywała honorowo, bez wynagrodzenia. Tylko pisarz miejski i dalsze służby miejskie otrzymywały wynagrodzenie. Gremium miało charakter wykonawczy i ustawodawczy, składało się z 8 rajców, natomiast ławnicy byli ciałem doradczym. Sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości do XIV wieku spoczywały w rękach wójta dziedzicznego. Niestety często dochodziło do konfliktu między wójtem a Radą Miasta, dlatego od XIV wieku Rada Miasta sprawowała władzę sądowniczą. Pręgierz jako miejsce wykonywania kary stanął przed głównym wejściem do ratusza wrocławskiego na wprost sali wójtowskiej. Na początku rajcy dysponowali wielką pieczęcią, na której znajdował się wizerunek Jana Chrzciciela, patrona miasta Wrocławia. Od 1530 roku na pieczęci widniał już pięciopolowy herb miasta Wrocławia. Księgi prowadzone były przez pisarza, notariusza, a potem sekretarza w języku łacińskim i w języku niemieckim. W skład rady najczęściej wchodził bogaty patrycjat kupiecki. Z cechów członkowie, ale najbogatszych cechów, jak rzeźnicy, piwowarzy, piekarze, białoskórnicy. Niestety często między tymi dwoma grupami dochodziło do konfliktu, który łagodzić musiał książę, a potem król. Rada Miasta dążyła do niezależności politycznej oraz otrzymywania od króla różnych przywilejów. Jeden z nich to bicie własnej monety od roku 1360. Pospólstwo również otrzymywało przywileje od króla, m.in. w roku 1390 w Radzie mogło zasiadać aż 6 ich przedstawicieli. Prowadzało to do częstego konfliktu między patrycjatem a pospólstwem. Najkrwawszy konflikt wybuchł w roku 1418, gdy zbuntowani mieszczanie wtargnęli do wrocławskiego ratusza, wywlekli rajców pod pręgierz, gdzie ścięto im głowę. Jeden z nich próbował uciec na wieżę ratusza wrocławskiego, ale i tam zbuntowany tłum dosięgnął rajce. Śmierć czeskiego króla w bitwie pod Mohaczem w 1526 roku doprowadza do przejęcia przez Habsburgów krony czeskiej, a co za tym idzie i również Śląska. Miało to również wpływ na Radę Miasta Wrocławia, gdzie zaczęto zajmować stanowiska dożywotnio. Procedura wyborów uzupełniających sprzyjała opanowaniu poszczególnych miejsc przez członków poszczególnych rodów. Habsburgowie, którzy chcieli pozyskać przychylność mieszkańców miasta, chętnie nadawali tytuły szlacheckie patrycjuszowskim obywatelom miasta. Od połowy XVII wieku specjalną uchwałą Rady zezwolono, by członkowie rodu, oprócz cechowych rajców, byli szlachcicami i uzyskiwali przed nazwiskiem słowo von. W 1668 roku Rada Miasta zleciła cechowemu malarzowi namalowanie ich portretu, który znajduje się w sali seniora Rady. Portret przedstawia ówczesnych rajców, nad ich głowami znajdują się nazwiska lub gmerk rodzinny. Z kolei w tle na górze możemy zobaczyć herby panujących ówcześnie Habsburgów. 1700 rok to rok dodania do dawnego modelu zarządzania społecznością miejską stanowiska burmistrza. Księgi prowadzone były przez pisarza, notariusza, a potem sekretarza w języku łacińskim i w języku niemieckim. Zbliżał się przełomowy moment opanowania Śląska przez Prusy,
króla Fryderyka II. W grudniu 1740 roku przed bramami miasta Wrocławia stanęły wojska króla pruskiego. Po negocjacjach z Radą Miasta miasto miało być neutralne, ale w styczniu roku 1741 o godzinie 12 król pruski uroczyście wjechał do Wrocławia, a Rada Miasta zmuszona została do dania mu hołdu w wielkiej sali ratusza wrocławskiego. Stara Rada, za przykładem innych miast pruskich, została zamieniona na magistrat, który podpoczątkowany był urzędowi dyrektora miejskiego i śląskiego ministra prowincjonalnego. Dawna Rada Miejska Wrocławia, dumna ze swej niezależności i wielowiekowej tradycji, utraciła najcenniejszą rzecz – samorządność i samodzielność.